Dzień dobry, Małgorzata Kozicz, zapraszam na program Wilnolączy. Coraz więcej wiemy o aktywności fizycznej i zdrowym trybie życia, ale i tak czasem trudno ruszyć się z kanapy. Czy świadomość, że obok na macie męczy się ktoś, kto ma podobne słabości, działa motywująco? W jaki sposób trening wzmacnia nie tylko ciało, ale też pewność siebie? O budowaniu wspierającej się nawzajem społeczności, poszukiwaniu motywacji i małych grzeszkach porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Iweta Wysocka, trenerka i motywatorka, organizatorka licznych szkoleń, obozów kondycyjnych i wykładów. W mediach społecznościowych ma wielotysięczną społeczność, którą zachęca nie tylko do ćwiczeń, ale też do dbania o harmonię ciała i umysłu i do odkrywania siły kobiecości. Jak przekonuje, kształtując ciało, kształtujemy także umysł. Renata Sabina Mazur. Z wykształcenia ekonomistka, certyfikowana trenerka pilatesu, właścicielka studia sportowego. Swoje podopieczne zachęca do udziału w różnego rodzaju wyzwaniach oraz dzieli się prostymi, ale skutecznymi radami dotyczącymi zdrowego trybu życia. Jej zdaniem duże zmiany zaczynają się od małych kroków. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, witam Gosiu. Cześć, cześć. Do Sylwestra zostało kilka tygodni, a więc bardzo dobry czas, żeby teraz wziąć się za siebie, zacząć się odchudzać. Czy może akurat zaczniemy już od nowego roku? Kiedy tak naprawdę jest ten dobry czas, żeby zacząć, Iweto? No wiesz, to jest iluzja, że do Sylwestra czy po Sylwestrze, bo tak naprawdę nie masz tego jutrzejszego dnia, masz dopiero tylko dzisiaj, więc najlepiej zacząć dzisiaj. Renata, zgadzasz się z tym, że raczej nie trzeba sobie wyznaczać takiego jakiejś daty konkretnej, kiedy już zacznę działać? Zgadzam się z tym, że trzeba zacząć działać dzisiaj, ale fajnie jest mieć taką specjalną datę, bo ona nas mobilizuje. Wtedy wiemy, do czego dążymy i jasne, nie osiągniemy super sukcesów od razu, ale na pewno za jakiś czas wyznaczymy kolejną datę i znowu możemy dążyć do kolejnego celu. A powiedzcie, jak u Was to się w ogóle zaczęło, cała Wasza przygoda ze sportem? Czy zawsze byliście takie aktywne fizycznie od samego początku, nie wiem, od dzieciństwa, od szkoły? Iweto? Oj nie, byłam zupełnie nieaktywnym dzieckiem. A jako nastolatka bardzo się nie lubiłam. Miałam po prostu fatalną relację sama ze sobą. Dlatego bardzo dobrze wiem tą całą drogę od totalnego nieprzyjęcia siebie poprzez taką otwartą, zwykłą pozycję, miłość do siebie i sport w moim czasie był dla mnie po prostu ratunkiem, kluczem do pewności siebie, do tego, by lepiej się czuć, lepiej wyglądać i naprawdę zmienił moje życie. Renato, ty też przyznałaś się, że unikałaś lekcji WF-u w szkole. Tak, to prawda. Tak naprawdę też przeszłam długą, długą drogę do sportu i do miłości, do aktywności fizycznej. Byłam otyłą nastolatką, potem w ciąży przytyłam ponad 30 kilo, ale potem po prostu zachciałam. Najpierw znalazłam świetną trenerkę, coraz więcej ćwiczyłam i pokochałam aktywność fizyczną, a teraz jestem nawet nauczycielem wychowania fizycznego. Więc tak jak mówicie, to jednak musi się zacząć jakoś w głowie tak naprawdę. Ta chęć jakaś, nie wiem, czy to właśnie przemiany, czy działania, czy... No właśnie, co? Jaka jest ta przede wszystkim ta mobilizacja i ten stymul, który porusza coś tam w nas? Iweto, jak ty uważasz? Chyba przypadkowo odnalazłam te sposoby, które naprawdę dawały dla mnie nawet nie rezultat, ale po prostu dobre samopoczucie. I właśnie teraz uczę swoje podopieczne, że emocje to jest jeden z najważniejszych chyba takich wyznaczników, że musimy po prostu już dzisiaj nie tylko dążyć do celu, tak, cel jest ważny, ale dzisiaj otrzymywać po prostu te dobre emocje. Umieć cieszyć się chwilą, umieć cieszyć się treningiem, umieć cieszyć się dietą. I chyba w ten moment, kiedy zaczynasz odczuwać właśnie w tym momencie konkretnym taką radość z tego, co robisz, myślę, że wtedy wszystko się zaczyna zmieniać.
Czyli z tego, co mówisz, jesteś nie tylko takim trenerem ciała, ale jesteś też taką motywatorką swoich podopiecznych. Czy to jest konieczne, jak sądzisz, w tej relacji trenera i właśnie człowieka, który przychodzi na treningi? Człowiek, który ma jakiś cel do osiągnięcia, no musi z punktu A dotrzeć do punktu B, nie? Zawsze będzie stykał się z jakimiś przeszkodami. To jest normalne. Przeszkody te będą jakieś zewnętrzne, jakieś okoliczności, jacyś ludzie, jak i wewnętrzne. Ten tak zwany brak motywacji, czy jakieś inne problemy, jakieś zaburzenia w środku, coś, co nam przeszkadza. Dlatego bardzo ważne jest otoczyć siebie takimi sprzymierzeńcami, mieć sojuszników w drodze do osiągnięcia tego celu. I właśnie takim sojusznikiem profesjonalnym jest trener, psycholog, coach, nauczyciel, w każdej dziedzinie swój specjalista, który jest jakby tą zewnętrzną motywacją, tym, kto pomaga tobie, wiesz, kiedy sam nie możesz. Natomiast inni sojusznicy to są ci sami ludzie, którzy też albo próbują osiągnąć, albo już osiągnęli, już byli w tej sytuacji, wiedzą jak to jest, albo po prostu mają entuzjazm i chcą razem z tobą osiągać ten cel. Renato, ty też mobilizujesz uczestniczki swoich treningów, swoje klientki podopieczne i do różnego rodzaju wyzwań i zachęcasz do zdrowego trybu życia. Jaki jest tutaj twój taki cel nadrzędny w tych relacjach właśnie z osobami, które uczęszczają na twoje treningi? Moim celem nadrzędnym jest chyba zadowolenie tej klientki. Chodzi o to, że tak naprawdę większość klientek poświęciła naprawdę dużo czasu. Musiała z czegoś zrezygnować, musiała coś odłożyć, żeby przyjść na trening. I kiedy czasami klientki mówią, no dzisiaj mi się nie udało, albo dzisiaj mi się nie chciało, albo dzisiaj naprawdę było dla mnie trudno, mówię, słuchaj, ale ty tu jesteś. Ty tu jesteś, chociaż mogłaś robić zupełnie inne rzeczy, mogłaś sobie leżeć na kanapie, więc już zrobiłaś bardzo duży krok. Próbuję klientkom stworzyć warunki w treningach, żeby im się chciało ćwiczyć. Chodzi o to, żeby trening był zabawny, wesoły, żeby zapomniały o tym, że tak naprawdę ciężko pracują i mam nadzieję, że mi się to udaje. Jak byś sama powiedziała, dzięki czemu udaje ci się zbudować taką relację i pewną taką społeczność tych osób, które ćwiczą razem? Co was łączy? Co nas łączy? Chyba chęć bycia razem, chęć bycia zdrowym przede wszystkim. I chęć spędzenia fajnie czasu, bo tak naprawdę teraz po kwarantannie i po tym, jak byliśmy w domu, też ćwiczyliśmy, chcieliśmy po prostu być z kimś, kto robi to, co my. Łączy nas w sumie jeden cel i to sprawia nam radość. Iweto, ty też masz duże grono swoich followerek, żartobliwie nazywasz je nawet sektą. Jak myślisz, dlaczego te wszystkie kobiety ciebie słuchają? To jest oczywiście profesjonalizm, to jest wykształcenie, to jest wiedza, to jest sposób, w jaki patrzę w ogóle na ciało, na człowieka i na tą kobietę, która przychodzi do mnie, bo dla mnie każda jest ważna, każda jest piękna. Ja nie czekam, zanim oni schudną, żeby stało się wartościowe. I ja chyba myślę, że one to czują. Dla mnie cel, kilogram to nie jest cel. Cel jest inny. Ja chcę, żeby one się czuły swobodne. Swobodne w swoim ciele, swobodne od swojego ciała. Dlatego bardzo się cieszę, kiedy udaje mi się pokazać im, jak naprawdę dużo mogą osiągnąć, używając tych zwykłych narzędzi, treningu i diety. Co zachęca kobiety do udziału w treningach? Co jest dla nich taką główną motywacją? Posłuchajmy. Ćwiczę przede wszystkim dla zdrowia, wzmocnienia pleców, kondycji fizycznej. Chcę podobać się sama sobie. Grupa daje wsparcie. Jest to szczególnie ważne w tym okresie ograniczeń. Wspólna aktywność nas zbliża, a wzajemne motywowanie się jest bardzo pomocne. Nie porównuję się z innymi. Ja to ja, indywidualna. Chcę żyć w swoim ciele, doskonalić je i poświęcać więcej uwagi sobie, a nie jakimś zbędnym sprawom. Kluczowym elementem sportu było dla mnie
właśnie zdrowy tryb życia. Podczas pierwszej kwarantanny, gdy wszyscy jedli w domu, Renata zaproponowała właśnie sport online. Chętnie przyjęłam tą propozycję i zaczęliśmy sportować. Sportowaliśmy z garnkami, z wodą, wszystko co mieliśmy pod ręką, z poduszką. Sport naprawdę był taki wesoły. Podczas tej kwarantanny pierwszej, gdy wszyscy jedli, ja straciłam 7 kilo. Renata jako trener jest superową trenerką, ponieważ jest bardzo aktywną, wesołą, zawsze jest uśmiechnięta, zawsze podtrzymuje. Każdy dzień otrzymuje nawet SMS-y, nie zapomnij pić 2 litry wody. To powiedzcie, to jednak mobilizuje kobiety, kiedy widzą, że inna kobieta też się męczy, tutaj stęka i poci się obok. Czy pojawia się właśnie takie wsparcie między kobietami? Bo często mówi się o tym, że kobiety mogą się nawzajem traktować jakoś na przykład złośliwie, czy niezbyt przyjaźnie. A podczas sportu nie występują takie przypadki? Taka siostrzana więź się pojawia. Renato, jak to jest tu u ciebie? Nie, jeszcze nie spotkałam się z czymś takim, żeby dziewczyny między sobą aż tak źle rywalizowały, natomiast spotkałam się z czymś takim, że sobie pomagają, że na przykład jedna drugiej tłumaczy, a ja zrobiłam to i to mi pomogło, bo czasem coś, co dla jednej pomaga, może być także wskazówką dla drugiej. I to jest fajne, że właśnie czasem kobiety, które przychodzą i wydaje się, że im jest naprawdę trudno, okazuje się, że pod koniec tych treningów czy pod koniec wyzwania mówią, to było takie fantastyczne, było trudne, czasem myślałam, że to rzucę. Ale ktoś mi pomógł, ktoś mi tu wskazał. Tutaj miałam właśnie świetny nastrój, szczególnie po treningu. Świetnie się bawiłam na treningu i to mi dało motywację. Iweto, ty też zauważasz to, że twoje dziewczyny też tak właśnie wspierają się nawzajem? Jesteśmy więcej niż grupą sportujących kobiet. I ja wiem, ja odczuwam to na co dzień, na treningach, na spotkaniach, że to jest siła. W tym jest siła. W tej wspólnocie, w tym obcowaniu. A jakie kobiety przychodzą do ciebie? Jakie się zwracają? Absolutnie różnej komplekcji, różnej wagi i różny jest status, różny wiek. To jest bardzo ważne, że w grupie są różne kobiety, dlatego że możemy dzielić się też swoim doświadczeniem. Renato, ty też mówiłaś, że nie ma właściwie ograniczeń wiekowych u twoich klientek, różny wiek. Tak, to i różne typy, że tak powiem, kobiet. Tak, to prawda. Przychodzą do mnie matki z córkami, przychodzą do mnie panie, które są w wieku średnim, ale miałam też klientki, które zaczęły u mnie treningi, wcześniej nigdy nie trenowały i były po 60. I one są naprawdę moją dumą, bo w ciągu kilku miesięcy nauczyły się stać w desce. Fantastyczne kobiety. A zdarza się, że wam samym tej wytrwałości braknie, czy motywacji braknie i zachęcając, popychając do przodu innych, samej robi się ciężko. Renato. Zdarza się, że robi nam się ciężko, że jest ciężko. To jest jednak wysiłek fizyczny, on jest duży, ale przede wszystkim motywacją są nasze klientki. Jak można zostawić kogoś, kto na nas czeka? To po pierwsze. Po drugie, sukcesy naszych klientek i to, ta świadomość, że ktoś tam na nas czeka, na ten każdy jeden trening i on jest dla każdego bardzo ważny, motywuje nas do dalszego działania. Iweto, czy tobie się zdarza, że motywacja jakoś właśnie spada i musisz motywować sama siebie? Jestem zwykłym człowiekiem, który na co dzień boryka się z tymi samymi problemami jak każdy. Dlatego tak, zdarza mi się, że mam gorsze dni, to jest normalne, trzeba to też przyjąć. Tak jak mówiła Renata, ta świadomość, że jesteśmy potrzebne i czeka na nas cała grupa, po prostu to jest bardzo silna moc, która pcha do przodu. No cóż, nasza rozmowa prawie się już kończy. Na zakończenie zapraszam was jeszcze do takiej zabawy. Ja rozpocznę zdanie i proszę was, żebyście je jednym lub dwoma słowami dokończyli bez zastanowienia. Iweta, największa motywacja to... Ja. Sam dla siebie. Renata, najlepszy sposób na lenia? Trening. Iweta, dieta cud? Nie istnieje. Renata, główna zasada zdrowego trybu życia? Bądź szczęśliwy. Iweta, nigdy nie zapominam? Nigdy nie zapominam o uśmiechu. Renata, niezbędny element codziennej rutyny?
Woda. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na Wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Co Was najbardziej mobilizuje do działania? Iweta. Rezultaty kobiet, które znam i które są obok mnie. Chęć pomocy innym kobietom. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą pełną inspiracji rozmowę. Życzę wielu sukcesów w Waszej pracy i jak najwięcej uszczęśliwionych kobiet. Dziękuję bardzo. Dziękuję też. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Iweta Wysocka i Renata Sabina Mazur. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.